kolejnych latach akademickich chcemy dostosować możliwie jak tylko się da nasze programy studiów i kierunki kształcenia do potrzeb rynku. Dlatego zamierzamy w najbliższym czasie uruchomić na Wydziale Turystyki i Rekreacji kierunek zarządzanie rekreacją i rozrywką. Następnie myślimy o utworzeniu dwóch kierunków na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, a więc bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dietetyki sportowej. Oczywiście myślimy również o innych kierunkach, które na bieżąco będziemy wprowadzać wtedy, kiedy będzie zapotrzebowanie rynku, zapotrzebowanie pracodawców, kiedy będzie zainteresowanie absolwentów liceów. Sportową wizytówką naszej uczelni jest klub sportowy AZS AWF Kraków, który odnosi wiele sukcesów, zdobywają nasi sportowcy wiele medali na arenach krajowych i międzynarodowych. Najbardziej liczące się sekcje w naszym klubie sportowym to sekcja kajakarstwa slalomowego, wioślarstwa, lekkiej atletyki, szermierki, gimnastyki sportowej, a więc nasi sportowcy rzeczywiście zdobywają wiele medali na arenach krajowych i zagranicznych. Liczymy też na udział naszych sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które będą się odbywały w przyszłym roku. Liczymy na 12 naszych reprezentantów. 5 z nich już posiada nominacje olimpijskie, kolejna 7 walczy o te nominacje. Liczymy na jak największy udział reprezentantów klubu sportowego AZS AWF Kraków i naszych studentów w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W najbliższym czasie, który tak naprawdę ciężko przewidzieć, bo nie wiemy, jak będzie się sytuacja epidemiczna rozwijała, zamierzamy kształcić w sposób hybrydowy, a więc w naszej uczelni wykłady w większości odbywają się w sposób zdalny, natomiast ćwiczenia hybrydowo, grupy są podzielone na mniejsze części, część ma bezpośredni kontakt z prowadzącym, a kolejna, druga część odbywa te zajęcia online. W kolejnym tygodniu dochodzi do zmiany, natomiast jeśli chodzi o zajęcia praktyczne, te, które można, staramy się realizować na zewnątrz, na obiektach naszych zewnętrznych, ale duże hale sportowe, duże nasze obiekty pozwalają na to, żeby w sposób bezpieczny te grupy i te zajęcia prowadzić. Igrzyska europejskie, które mają się odbyć w Krakowie, w Małopolsce w 2023 roku, to dla nas ogromna szansa. To szansa nie tylko dla miasta Krakowa, nie tylko dla regionu Małopolski, ale również dla naszej uczelni, ponieważ będą się odbywały niektóre dyscypliny właśnie na terenie naszej uczelni. Na pewno pięciobój nowoczesny i szermierka, a być może, jak pan prezes PKOL-u dzisiaj powiedział, być może jeszcze więcej dyscyplin. Liczymy na modernizację naszych obiektów, które wymagają już modernizacji, a więc hala zespołowych gier sportowych, stadion lekkoatletyczny, dom studencki numer 1, pawilon socjalny, gdzie ma się znajdować wioska medialna. Dlatego oprócz samego aspektu sportowego, medialnego, promocyjnego, również aspekt modernizacji naszych obiektów na terenie naszego kampusu jest dla nas niezwykle istotny. Objąłem w tym roku stanowisko prorektora do spraw studenckich. Cele związane z tym stanowiskiem, jakie miałem zamiar realizować, determinuje jedna rzecz, czyli pandemia. W tym momencie zapominamy o tym, co dzieje się i jakie były plany, a myślimy na bieżąco. Stąd najważniejsze zadanie to organizacja dydaktyki w tym ciężkim czasie. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego apeluję do wszystkich pracowników i studentów o to, żeby byli cierpliwi i żeby na bieżąco śledzili to, co się dzieje w kraju, a z czym zdeterminowana jest działalność naszej uczelni. Ale oczywiście przyświecała mi myśl trochę inna, żeby zająć się trochę bardziej sprawami związanymi ze sportem na uczelni, ponieważ jestem prezesem klubu sportowego AZS AWF Kraków, sprawami studenckimi, które są bardzo istotne dla studentów, czyli życiem studenckim, działalnością samorządu studenckiego, działalnością kół naukowych,
z działalnością Chanel, telewizji i innymi rzeczami, z którymi byłem zaznajomiony jako dziekan, ale może nie tak szczegółowo, jak powinien tym się zajmować prorektor do spraw studenckich. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się bardzo dobrze w tym zakresie. Oczywiście cały czas myślimy o tym, żeby powolutku dążyć do normalności. Ta normalność kiedyś wróci i będziemy działali normalnie i szerzej na polu właśnie rozwoju studentów, nie tylko dydaktycznym, poprzez naukę, ale także poprzez sport, poprzez koła zainteresowań, no i poprzez też imprezy kulturalne czy towarzyskie, które zawsze były organizowane przez samorząd i we współpracy właśnie z prorektorem do spraw studenckich. Jakie rady dla studentów? Przede wszystkim, to już mówiłem, cierpliwość w tych ciężkich czasach, trochę wyrozumiałości dla nas, dla prowadzących. Tak samo apeluję o to do prowadzących, wyrozumiałość dla studentów, bo przecież to jest niełatwe. Ale główna rada, no to stosować się do zasad, które panują w okresie pandemii. Zaraz minie, miejmy nadzieję, i będziemy działali już normalnie. A wtedy rady? Nie przesadzać z rozrywką, bo już dochodzą mnie słuchy, co się dzieje w akademikach, ale na pewno trzeba też umieć się bawić i rozwiązywać problemy, które dotyczą nas nie tylko w ten sposób, że rezygnujemy na przykład z towarzystwa, bo uczymy się, a rezygnujemy z nauki dla towarzystwa. Trzeba wszystko wypośrodkować, być otwartym. Służę pomocą, jeżeli będą takie sprawy. Dyżury zawsze są otwarte dla wszystkich studentów. Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 to ogromna szansa powrotu do normalności. Dzisiaj żyjemy w czasie pandemii. Jest wiele ograniczeń, brak możliwości spotykania się, zupełnie inne warunki życia, pracy, działalności społecznej. Mam taką nadzieję, że w 2023 roku ta największa multidyscyplinarna impreza sportowa w Europie będzie bodźcem do powrotu nie tylko sportu na normalnych zasadach, ale wielu dziedzin gospodarki, turystyki, kultury i tych wszystkich dziedzin, które decydują o rozwoju społeczeństwa. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, mająca ugruntowaną pozycję sportową, naukową w Polsce, ma szansę na poprawę i rozwój swojej infrastruktury. Studenci mogą być uczestnikami, wolontariuszami tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia. To jest ogromny bodziec dla nas wszystkich. To jest impreza nie tylko dla uczelni, miasta czy regionu. To jest impreza ważna i istotna dla całej Polski. Polski rząd, polski parlament, władze miasta Krakowa, regionu Małopolska, władze sportowe wszystkich szczebli koncentrują się, aby ją wesprzeć. I tego życzę, aby uczelnia zyskała w ramach tych działań jak najwięcej dla siebie, zarówno w sensie infrastruktury, nauki, organizacji, a i studenci, żeby przeżyli wspaniałą, fantastyczną przygodę.